Pierwsze minuty niedzielnej konfrontacji przy Konwiktorskiej nie zapowiadały piłkarskiej katastrofy. To goście dłużej utrzymywali się przy piłce i mogło się wydawać, że kontrolują tempo spotkania. Śląsk szukał dziury w obronie Polonii, ale jej nie znalazł. Wraz z upływem czasu gra coraz częściej toczyła się w środkowej części boiska. W 38 minucie wrocławianie stracili piłkę na połowie rywala. 40-metrowym rajdem popisał się Paweł Wszołek. Zagrał w pole karne w kierunku Władimira Dwaliszwiliego. Ten po niefortunnej interwencji Wojuta doskakuje do piłki i strzela nie do obrony. Gruzin miał szansę na pokonanie Mariana Kelemena już w 22 minucie, ale nie wykorzystał sytuacji sam na sam ze Słowakiem. Druga połowa rozpoczęła się lepiej dla wrocławian. Śląsk miał szansę na wyrównanie po strzale Dariusza Pietrasiaka. Obrońca gości został powalony w polu karnym, ale sędzia Siejewicz nie odgwizdał jedenastki. Chwilę potem Polonia prowadziła 2-0. Bruno świetnie dośrodkował na 5 metr, a piłkę do siatki wpakował Łukasz Trałka. Wynik spotkania ustalił Łukasz Teodorczyk. W 69 minucie młody napastnik wykorzystał brak asekuracji w Śląsku i zdobył 3. bramkę dla czarnych koszul. Wrocławianie zasłużenie wysoko przegrali. Debiut marzenie zanotował trener Polonii Czesław Michniewicz. Piłkarze z Dolnego Śląska spadli na 3. miejsce w tabeli. Liderem Ekstraklasy pozostała Legia Warszawa, która ma punkt przewagi nad Ruchem Chorzów i 3 właśnie nad Śląskiem.